Możemy być naprawdę dumni z naszych strażaków. W dymie i potwornym upale przez 10 dni skutecznie walczyli z szalejącymi w Rosji pożarami. Miejscowi byli im tak wdzięczni, że w naprawdę trudnych chwilach śpiewali naszym strażakom Mazurka Dąbrowskiego. Prawie 160 strażaków z całej Polski wyjeżdżało z Suwałk do Rosji dokładnie 2 tygodnie temu. Także w Suwałkach skończyli swoją misję. Kolumna około 40 strażackich pojazdów wjechała do miasta w sobotę po południu. Na twarzach naszych bohaterów potworne zmęczenie, ale też radość i duma. W Rosji spaliśmy gdzie się dało. Było bardzo trudno, głównie ze względu na potworne zadymienie. Dym był dosłownie wszędzie, mówili nam strażacy. Spało się gdzie się dało, prawda? W środku dało się wytrzymać, prawda? Jednak już człowiek marzy o tym, żeby się w własnym łóżku położyć i zjeść normalny polski obiad, prawda? I to jest... Nie jesteśmy w końcu. To jest chyba najważniejsze. No, zginęło dużo ludzi, dobytki, całe domy, no, wsie spalone. Myślę, że się podniosą, bo to nie jest pierwszy pożar, który tam w tym regionie istnieje. Oni nie wierzyli, że my zatrzymamy pożar na Torfach. Udało się, jesteśmy z tego dumni. Uroczyste powitanie strażaków odbyło się w suwalskiej hali Osir. Były gratulacje, podziękowania oraz skromny poczęstunek. Każdy ze strażaków otrzymał też na pamiątkę misji wyjątkową koszulkę z białym orłem. Jesteśmy z was niesamowicie dumni, witał strażaków generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. O najbardziej wzruszających momentach misji opowiadał starszy brygadier Dariusz Marczyński. Były też momenty bardzo wzruszające, kiedy Rosjanie po rosyjsku śpiewali nasz hymn, polski hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. Również zwracali uwagę na to, że tu u nas w kraju jest zagrożenie powodziowe, jednak nasz wysiłek idzie po to, żeby im pomóc. W akcji w Rosji wzięli udział strażacy z Mazowsza, Śląska, Opolszczyzny, Lubelszczyzny, Kujawsko-Pomorskiego oraz z województwa podlaskiego, w tym 4 strażaków z Suwałk. To Leszek Chmielewski, Kazimierz Anzulewicz, Marek Walenda i Daniel Zawadzki.